Rozmowa dnia w Radiu Piekary. Marcin Zasada, witam Państwa. Naszym gościem jest Bolesław Piecha, były minister zdrowia, były poseł, senator, były europoseł, dzień szef dobry. Partii PiS w Rybniku. Dzień dobry. Dzień imponujące dobry. CV, dzień coś pominąłem? Pewnie dyrektor szpitala, pewnie radny, pewnie wiceprzewodniczący Rady Miasta. No takie, jak się tak jakoś złożyło, że takie mam CV. Długo żyję. A partię to pan musi kochać chyba bardziej niż żonę. Ja jestem lojalny, tak jak przeciętny Ślązak jest lojalny w stosunku do wielu rzeczy i do partii tak jestem lojalny. Dał się pan namówić na kolejną kadencję w Sejmie, a gdzie podróż dookoła świata? No widocznie jeszcze nie czas, żeby się wybrać tą podróż dookoła świata. Przyznam się, że wakacje... Życzę panu 150 lat, żeby panu starczyło na to. No i w każdej telewizji, w każdym medium dzisiaj piszemy, że dłużej żyjemy, prawda? I takie są ogłoszenia, takie są reklamy, no więc ja też liczę, że... Czym się przekonuje Bolesława Piechę, żeby porzucił marzenia i na kolejne 4 lata urząd w Sejmie? I czym się przekonuje? No koniecznością chwili. Koniecznością czego? Chwili. No partia wymagała pewnego uporządkowania w okręgu rybnickim. Ale co partia kazali? Partia kazali... Jeżeli się jest lojalnym członkiem partii, to się uczestniczy w troszeczkę podejmowaniu decyzji. Nikt mnie wołami nie ciągnął. No ale widocznie siła przekonywania była taka, że należało się tego podjąć. Przyznam się, że miałem troszeczkę oporów, głównie takich, że jest widoczna wymiana pokoleń w partii. Ja jestem jeszcze z tak zwanego pierwszego zaciągu, to, czyli normalnie, jak to kiedyś się mówiło, zbowit to był tak, taki partyjny. I w związku z tym no, podjąłem się tego zadania, ale myślę, że to już takie finiszowanie mojej kariery politycznej to, i być może te marzenia dookoła świata się spełnią. Dwa lata temu. A jeśli PiS będzie rządzić Polską po 13 października, to pan będzie ministrem zdrowia? PiS będzie rządził Polską po 13 października. Załóżmy, że tak będzie. Wtedy PiS, pan będzie... PiS będzie rządził Polską po 13 października. Czy ja będę ministrem zdrowia? To jest kwestia oczywiście ustaleń po wyborczych. Dwa, no o tym decydują jednak w konsultacjach z władzami partii ciała czy gremia no, te decydujące. A takim gremium decydującym czy osobą decydującym jest premier. Więc proszę o to pytać premiera. A pan chciałby? Mam duży dystans do tego, ponieważ zdaję sobie sprawę z oporu materii, z trudności, jakie w zdrowiu występują. To nie jest sprawa tylko polska, ale i ogólnoeuropejska. W Polsce oczekiwania pacjentów są zdecydowanie wyższe, nadal zdecydowanie wyższe niż możliwości tego systemu. Ale że trzeba w Polsce coś zmienić i to poważnie, to chyba pan nie wątpi. Nie wątpię. Bo na to macie wpływ akurat, w przeciwieństwie do innych krajów. Sądzę, że w przeciwieństwie do innych krajów, ministerstwo zdrowia też się zajmują organizacją ochrony zdrowia, zajmują się również dostępnością, bo to są uniwersalne zadania rządzącej partii politycznej. Tak, trzeba poprawić dostępność, czyli mówiąc kolokwialnie, skrócić kolejki. I to jest chyba zadanie numer jeden, który będzie wyznacznikiem, być może nie tylko na tą kadencję, ale na wiele, wiele lat. Kolejki są zmorą polskiej służby zdrowia. Pewnie europejskiej też, ale zaraz w Polsce troszeczkę dystansu mamy większy. Zaraz o innych zmorach. W takim razie Bolesław Piecha, były minister zdrowia, Prawo i Sprawiedliwość jest naszym gościem. Za sekundę dogrywka w sieci. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Do usłyszenia, do zobaczenia. Rozmowa dnia w Radiu Piekary. Marcin Zasada, witam ponownie. Bolesław Piecha, ponownie minister witam. Zdrowia, między innymi, jest naszym gościem. Prawo i Sprawiedliwość. Po raz drugi witam. Witamy Państwa. Po raz drugi witam. Panie ministrze, co się zmieniło na lepsze w tej służbie zdrowia, w której pan zaczął wyliczać zmory przez 4 lata, które rządzi PiS? No jasne, że się zmieniło, bo zmieniły się technologie medyczne. To jest pana opinia. 70% Polaków uważa, że o służby zdrowia należałoby reformować. Było lepiej. Kraj. Zawsze ta opinia publiczna jest taka, a nie inna i my ją bierzemy pod uwagę, bo to trzeba jednak słuchać Polaków. Nie, ja uważam, że coś się tam zmieniło. Zmieniło się przede wszystkim przez programy, które są wprowadzane centralnie właśnie. Sieć i to są programy onkologiczne. Program. To jest również sieć szpitali, która wymaga oczywiście pewnych korekt, ale pamiętajmy, że sieć szpitali to funkcjonuje dopiero 2-3 lata. To jest troszeczkę krótko, jak na ogromne procesy decyzyjne, organizacyjne, zarządcze w takim wielkim
takim systemie jak system ochrony zdrowia, który dotyka każdego. Dotyka nas od urodzenia, no niestety po nasz koniec. Zawsze stykamy się z ochroną zdrowia i z służbą zdrowia. Czy pan jako przyszły minister zdrowia być może to by sieć szpitali kontynuował jeszcze, mimo ja sądzę, że trzeba ją zmodyfikować. Przede wszystkim ja nie uważam, że to jest coś, że to jest jakiś głupi pomysł, czy to jest coś niedobrego. Takie sieci szpitali istnieją w wielu krajach. Oczywiście systemy zarządcze, systemy ubezpieczeniowe, systemy finansowania tej ochrony zdrowia w Europie są różne, bo takie są kompetencje krajów członkowskich Unii Europejskiej. Natomiast sądzę, że ten sieć szpitali to nie był zły pomysł. Jest kwestia tylko pewnych mechanizmów zarządczych. Głównie to jest relacja Narodowy Fundusz Zdrowia, a szpital, konkretny szpital sieciowy. Dziwne jest, że ten szpital jest w sieci, jest niby finansowany ryczałtowo, a co jakiś czas przystępuje do konkursu. Konkurs w zasadzie powinien być rozpisany na wiele lat, ponieważ taki szpital musi mieć perspektywę wieloletnią, żeby dostosować swoje możliwości, swoją kadrę, a z tym krucho, nie tylko w Polsce. No właśnie, kadry. Panie ministrze, w trzech czwartych szpitali brakuje specjalistów. Sądzę, że specjalistów brakuje. Nie wiem, co lekarze mówią, przepraszam jeszcze, tacy lekarze jak pan kiedyś, że tak źle w służbie zdrowia to nie było w Polsce od 30 lat. No ja muszę panu powiedzieć, że ja mam dwoje dzieci, mamy lekarzami, oni nie mówią tak samo, bo nie znają historii 30-letniej. Nie, jest tak jak mniej więcej przeciętnie. To znaczy ja sądzę, że dłużej żyjemy i w związku z tym gdzieś to musimy również przypisać sukcesom ochrony zdrowia. Zmorą tej ochrony zdrowia są kolejki. Zmorą tej ochrony zdrowia są ciągle zmieniające się reguły. A to wymagania rosną na jakiś oddział, że musi być zatrudniony tyle a tyle specjalistów, tyle a tyle pielęgniarek, do tego fizjoterapeuta, do tego psycholog, do tego oczywiście odpowiednie oprzyrządowanie diagnostyczne. Sądzę, że te wymagania na dzień dzisiejszy, mimo ogromnej specjalizacji, nowego sprzętu, chyba są zbyt wysokie i one są stworzone po to, żeby eliminować niektóre oddziały, a nie. Pieniędzy, panie ministrze. Pieniądze rosną i bardzo dobrze, i te pieniądze będą rosły dalej, i to też bardzo dobrze. Czas, żeby po tej ścieżce zwiększenia finansowania również zająć się zarządzaniem. Kształcimy zdecydowanie większą ilość lekarzy, ale proces kształcenia lekarza to 6 lat studiów plus 5 lat specjalizacji, a jak sobie pan to policzy, 10 lat. Czyli nie da się czegoś zrobić w ciągu 4 lat, nie da się zrobić zauważalnej poprawy. Panie ministrze, a fakt, że śląski NFZ nie ma wciąż szefa, to jest jakiś sposób na to, żeby zarządzać ochroną zdrowia w województwie śląskim? Tak, to jest problem, na pewno. Nie pytam, czy to jest problem, czy to jest sposób na to, żeby zarządzać. Widocznie nie ma na dzisiaj kandydata, który by na dzisiaj, spełniał. To, ani na dzisiaj, ani na wczoraj, ani na przedwczoraj. Nie czarujmy się, to jest kwestia kilku miesięcy, a NFZ już trwa prawie 20 lat, więc dajmy sobie spokój, nie możemy takich dystansów opisywać. Ja sądzę, że to jest kwestia, którą się po wyborach zmieni. Czyli czekacie, aż Andrzej Sośnierz zdobędzie mandat poselski, a potem pójdzie ratować fundusz, tak? Ja tego nie powiedziałem, to są pana spekulacje. Andrzej Sośnierz jest niewątpliwie fachowcem, jeżeli chodzi o systemy finansowania i organizacji ochrony zdrowia. Na Śląsku pokazał swoje... NFZ? Sądzę, że byłby dobrym dyrektorem NFZ. Pytanie tylko, czy jego pomysły autorskie nie przeczą, nie jakoś tam nie są w konflikcie z tymi pomysłami, czy z tym linią, którą obiera Prawo i Sprawiedliwość. A to akurat chyba nic złego, bo te pomysły, które były realizowane przez ministra Radziwiłła, a teraz jego następcę, to niewiele dobrego można o nich powiedzieć być może. Widzę, że pan się wziął za krytykę tego, co chyba troszeczkę odstaje od rzeczywistości. Naprawdę. Ja akurat tak się złożyło, że miałem kogoś bliskiego w szpitalu i jakoś nie narzekałem specjalnie, przy czym nie nadużywałem swoich znajomości, a znam prawie wszystkich lekarzy, prawda? W normalnym systemie można się leczyć, można się skutecznie leczyć i w przyzwoitych warunkach. Tak jak powiedziałem, z morą niestety są kolejki. Pamięta pan Marka Migalskiego? Pamiętam i znam go nawet. Znam go nawet, no jasne. Rozsądny człowiek? Trochę się pogubił. On się pogubił dawno temu, gdzieś mniej więcej po kampanii wyborczej, chyba na prezydenta wtedy to była kampania Jarosława wyborcza. Kaczyńskiego? Jarosława Kaczyńskiego. Zapisał się do partii Polska jest najważniejsza, ale chyba uznał, że to jednak Platforma jest najważniejsza na dzisiaj. No i wrócił do polityki. Wrócił do polityki. Ja mu życzę wszystkiego dobrego, natomiast będzie miał ogromne problemy, żeby tę kampanię wyborczą zakończyć sukcesem, czyli elekcją.
jeżeli, załóżmy, rozsądny profesor Migalski, dziś doktor habilitowany, przypomnijmy w końcu, mówi, który kiedyś trzymał spis, mówi tak, PiS to aksamitny zamordyzm, półdemokracja, hybrydowa dyktatura i ustrój, w którym inaczej myślących będzie można poniżać, obrażać, a w ostateczności bić, no to tak nie można takie, chyba no powiedzieć, takie, że po prostu postradał zmysły. Ale no to takie déjà vu chyba. Nie? Czemu? Jak kiedyś miał kłopoty z habilitacją za Platformy Obywatelskiej, mówił dokładnie to samo, więc dajmy sobie spokój. Też wtedy była sitwa, też wtedy byli dziwni ludzie, którzy blokowali mu dostęp. Z tego, co ja pamiętam, mówimy o jego habilitacji. Jego ścieżce naukowej. Musimy powiedzieć o ścieżce jego naukowej, bo to jest związane z jego życiorysem, z jego osobowością. Tak jest. Zawsze starał się być wyrazisty i pewnie zawsze się układał w pierwszej kolejce do mediów. Lubił media, a w mediach, żeby być, to trzeba istnieć, czyli trzeba być wyrazisty. Pan Migalski, pan profesor Migalski pewnie wie, bo jest socjologiem, z tego co ja wiem. Politologiem, socjologiem, wie jak być wyrazisty i to są pewnie poglądy po to, żeby istnieć. A zwrócił profesor Migalski uwagę na jeszcze jedno w pańskich stronach. Dlaczego traktujecie wyborców jak chłopów pańszczyźnianych? Nie bardzo rozumiem, dlaczego, skąd taka akurat takie stwierdzenie w ustach Migalskiego. Bo senatorem z okręgu Racibórz, Wodzisław Żor, Jastrzębie, był do tej pory Adam Gawęda. Teraz Adam Gawęda zostanie posłem, natomiast mandat senatora ma odziedziczyć jego żona, Ewa Gawęda. No, do dziedziczenia daleko, bo trzeba wygrać wybory i ja sądzę, że akurat pan Migalski jest przykładem tego, że można o elekcję się starać. Niech się stara. Powodzenia mu nie życzę, ale niech się stara, niech udowodni, że my traktujemy wyborców jako chłopów pańszczyźnianych. To nieprawda. A gdyby Ewa Gawęda nie nazywała się Ewa Gawęda, to też wystawilibyście ją w wyborach do Senatu? Nie, pan, wystawia się w wyborach do Senatu ludzi, którzy mają jakieś dokonania i którzy... Dokonania ma pani. I który również sprawdzili się w różnych kampaniach wyborczych i elekcjach. Pani Ewa Gawęda jest radną. Od niecałego roku. Jest radną, ale zrobiła niesamowity wynik, bo z bardzo głębokiego miejsca na liście zdobyła wynik, który predysponował ją i pozwolił osiągnąć mandat radnego. To dużo. A to interes partyjny, panie ministrze. A nie społeczny. A jakie? To wybory do Senatu to dzisiaj jest interes społeczny, czy to są w dalszym ciągu sprawy związane z partią i z rządzeniem krajem? No nie czarujmy się, to jest ABC politologii, chyba pan Marek Migalski o tym wie. A to uważa pan, że to nie jest takie, jak Migalski znowu mówi, przekazywanie wyborców jak majątku ruchomego? Być może, ale pan Migalski też jest przekazywaniem majątku. Nie sprawdził się w kilka razy. Kilka razy był ostrym kontestatorem. Pamiętam pewną kampanię, gdzie chodził po hałdach, gdzieś tam jakby konferencje prasowe za naszą ekipą. Kontestował wszystko, co jest możliwe. Chodził z hasłami, nie przymierzając jak kot, prawda? I to mu nie przeszkadzało. Natomiast niech się sprawdzi w tej regule. Pan Marek Migalski jest dość sprytnym człowiekiem. Jakoś niezależnie, tak zwany apartyjnie, startować nie chciał. A miał taką możliwość, bo założenie komitetu wyborczego senatora nie jest skomplikowane. Zebranie podpisów pewnie przerasta możliwości pana Marka Migalskiego. I w związku z tym jeszcze dodatkowe kandydowanie. Ja jestem o tym podpisy. Przekonany, bo podpisy zbierają struktury, a nie poszczególni kandydaci. U was tak w ogóle rodzinnie na listach jest? Tak, jest rodzinnie na listach. Tak jak pański brat... żona ministra Gawędy. A coś tam o Zdrojewskim też słyszałem. Była żona ministra Zdrojewskiego. O żonie Zdrojewskiego. To jest potomek normalna. Wojciecha Korfantego. Mój brat jest samodzielnym politykiem. Był przez wiele lat radnym. Był nawet szefem klubu radnych PiS w Radzie Miejskiej Rybnika. Był senatorem. Także proszę mu nie ujmować tego, co jest ważne. No i dzisiaj jego własne osiągnięcie. 13 października. Piecha do Sejmu, piecha do Senatu. W ogóle dobrze byłoby chyba, gdyby prezydent Rybnika się piecha też nazywał. Być może tak. Ma pan jeszcze jednego brata? Mam, ale nie kandyduję i nie ma takich aspiracji. A dlaczego Adam Gawęda, wiceminister energii, kandyduje właściwie do Sejmu? Partia też kazali to wykonuje? Był senatorem. Dlaczego nie mógł zostać senatorem? To były dyskusje na ten temat. Uznaliśmy,
że miejsce pana Adama Gadendy, zwłaszcza jak jest wiceministrem odpowiedzialnym za restrukturyzację górnictwa, jest w Sejmie. Sejm to jest jednak ta kwintesencja, ten erzac polityki. Tam toczą się największe batalie. Sądzę, że taki dystans senacki byłby może i dobry dla adwajzora, takiego nadzorcy czy sprawdzającego, a mniej dla normalnej, rzeczywistej, realnej działalności. Sejm to chyba rzeczywiście erzac, panie ministrze. Tylko dlaczego minister Gawęda dopiero z czwartego miejsca, jak taki ważny na liście? No bo taka jest lista. Ta lista jest bardzo silna. Bardzo silna. Przed nim jest na przykład Czesław Sobierajski, szeregowy poseł. Ale też bardzo piękną kartą. Musimy też pamiętać, że poseł Sobierajski był posłem pierwszej kadencji demokratycznie wybranego Sejmu. To za zasługi i też, się też dostaje. A jak pan myśli? To nie należy cenić ludzi, którzy byli kombatantami i po prostu wywalczyli między innymi to, co dzisiaj mamy. Być może się to panu nie podoba, ale jednak tą demokrację jakoś tam kręcimy. I sądzę też, że trzeba też również doceniać tych działaczy, którzy działali w różnych warunkach i pan poseł Sobierajski takim przykładem posła jest. No tak czy inaczej, jest członek rządu na takim stanowisku, który dostał tak słabe miejsce na liście, gdziekolwiek w Polsce? Pewnie tak. Pewnie w wielu miejscach tak jest, panie. A co się stało, panie ministrze, z Grzegorzem Janikiem? Grzegorz Janik został negatywnie zweryfikowany przez partię. Co to oznacza? Muszę powiedzieć, że nie ma przeciwko niemu prowadzonych żadnych osobistych zarzutów. Toczą się pewne wyjaśnienia. W związku z tym poproszono pana Grzegorza Janika, żeby nie startował. A to są zarzuty, które ma wobec niego partia, czy inne organy? To są zawsze zarzuty, czy niepokoje, które towarzyszą władzom partii. Natomiast organy państwa to stawiają zarzuty, tak jak panu, nie przymierzając posłowi Neumannowi. I to jest całkiem inna sytuacja. Czy poseł Janik również takowe ma postawione? W żadnym wypadku. A panie ministrze, no to nie jest do końca sprawa partyjna. Janik był posłem ile? 4 kadencje? 3,5 chyba. 4 razy ludzie wybierali go do Sejmu, to dzisiaj może mają prawo wiedzieć, dlaczego nie mogą na niego znowu głosować. Ja sądzę, że pan poseł Janik wydał określone oświadczenie i niech je wyda. Ja nie podejmuję się tutaj oceniać akt tej decyzji partii. To było konsultowane w Warszawie. Tak żeśmy ustalili i przy tym zostaję. Ja jestem lojalnym członkiem Partii Prawa i Sprawiedliwość, a nie kontestatorem. Są kontestatorów wystarczające z po drugiej strony. To mówię nieprawdy, to nie jest żadne kontestowanie. Ja nie wiem, co o czym pan mówi. Ale ja nie mówię nieprawdy, ja mówię prawdę i tyle. No, po prostu nie zyskał uznania w władzach centralnych partii. Panie ministrze, to na koniec jeszcze sprawa panu bliska, też głośna w Rybniku od miesięcy. Kopalnia Paruszowiec. To powinna powstać, czy nie powinna w Rybniku? Ja myślę, że jest narosło wiele jakichś dziwnych kontrowersji wobec tej kopalni. Wybrała się grupa inwestorów prywatnych, która na bazie dawnych odwiertów, ja pamiętam chyba jak byłem dzieckiem, to te odwierty były na tak zwanym Birkenwaldzie, taka była nazwa tej górki na Parszowcu w Rybniku, były odwierty i tam znaleziono jakieś złoża, próbowała się do nich dostać kopalnia, chyba Jankowice, z tego ja pamiętam. No i zostało to gdzieś oddalone. Zebrała się grupa inwestorów, która stwierdziła, że może by spróbowała. W Polsce obowiązuje prawo, wbrew temu, co wszyscy myślą. W związku z tym ta grupa inwestorów, czyli inwestor, złożył odpowiednie zapytania, a to o opinię środowiskową, a tak dalej, i tak dalej. Droga od wystąpienia o jakąś opinię do pozwolenia na budowę, bo to jest już decyzja administracyjna, jest bardzo daleka. Moim osobistym zdaniem, ważne. Kopalnia w Rybniku na Parszowcu nie powinna powstać. W zasadzie nie ma prawa bytu. Nie ma prawa bytu. A może na przykład, żeby uspokoić tę sytuację, to premier Morawiecki na przykład, Nowy Ślązak, może powinien wyklarować mieszkańcom Rybnika, co ich czeka w tej sprawie. No, czeka ich procedura, natomiast tak jak powiedziałem, do wydania zezwolenia na budowę to jest jednak ogromnie skomplikowana procedura. Sądzę, że bardzo trudno też, żeby premier ex-katedra przed zakończeniem jakichkolwiek postępowań, nawet na tym etapie wstępnym, mówił prosto nie. Moim osobistym zdaniem kopalnia Parszowiec nie jest w Rybniku potrzebna. A powstanie? I myślę, że nie powstanie. Tak przy okazji, premier z Katowic to zaszczyt dla Śląska, jak mówi na przykład Izabela Kloc, czy jednak spadochroniarz, jak podpowiada rozsądek?
No, czy realizm polityczny? Ja myślę, że to jest realizm polityczny. To jest jeden z największych okręgów. Ten okręg daje jednak Polsce sporo posłów i senatorów. Jest to okręg ludny po mazowieckim. Przypomnę, że to jest po województwie mazowieckim, to jest drugi taki ośrodek. I tam powinny występować jako liderzy, oczywiście odpowiednio znaczący członkowie parlamentu czy rządu. Premier Morawiecki jest dobrym kandydatem w okręgu katowickim. Jest liderem naszej listy i pewnie również, co nie jest bez znaczenia, powinien, tak mówiąc kolokwialnie, pociągnąć tę listę, czyli wygrać te wybory na Śląsku. A wygranie wyborów na Śląsku to wygranie wyborów w Polsce. Tak powiadają. Natomiast dobrze, że pan tak sprawę ujął, czyli interes partyjny przede wszystkim, polityczny, zupełnie zrozumiały, a nie jakieś tam bajki o tym, że premier się zakochał w Katowicach. Premier ma, z tego co ja pamiętam, tam jakichś krewnych w części naszego województwa. Nie będę zdradzał tajemnic. Premier ma krewnych w naszym województwie? Tak. A w którym subregionie pan to zdradzi? No nie zdradzę, w Raciborszczyźnie. To czemu pan nie ustąpił jedynki w takim razie premierowi? Wie pan, no, ja sądzę, że premier nie aspirował do tego, żeby być jedynką w okręgu liwnickim, a to też jest bardzo ważne, to jest jednak ważna postać. No, nie do przecenienia, no, jest w końcu premierem, czyli dzisiaj numer, jak to w tej normalnej klasyfikacji, numer 4 w Polsce, bo pierwszy to oczywiście prezydent, później marszałkowie Sejmu i Senatu, a później premier. Dobre miejsce, dobry lider gwarantuje nam zwycięstwo. Raciborzu, to może nawet rodzina premiera to sąsiedzi Marka Migalskiego na przykład. Kto wie? W ogóle z Raciborza to macie ostatnio dużą produkcję elit politycznych. To znaczy? Marek Migalski, Michał Woś. No Marek Migalski to trudno nazwać elitą. No to jest, jak my sądzę, outsider, który szuka swojego miejsca. No tak, ale jak był w PiS, to był elitą. Przez duże E. Pomyłki zdarzają się w każdej partii, ale każda partia też weryfikuje swoich członków. Bolesław Piecha, były minister zdrowia, były poseł, senator, europoseł, dyrektor szpitala, co jeszcze? Radny. Radny. Dużo. Był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję miłego bardzo. Dnia, do zobaczenia, dziękuję. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Radio